No to zaczynamy test Moto Guzzi V7 wersja special. Motor przechyla się na prawą stronę, tak delikatnie, podpieram się prawą nogą. On się przechyla po prostu tak, jak silnik kręci. Kierunkowskazy wysoko. Biegi ciężko wchodzą. Można powiedzieć, taka surowa jazda. Biegi tak opornie wchodzą, ciężko, ale to jest podobno cecha charakterystyczna. Mocno trzeba ciągnąć dźwignię do góry. Cały czas czuć te wibracje, w pewnych obrotach czuć je mocno. Jestem na piątym biegu, 90 km na godzinę, 3,5 tysiąca obrotów. Czas wibruje coś pod siedzeniem. Szóstka.
ponad 4000 obrotów, on już nie ma tych wibracji takich, no ale to jest V-ka. Szarpnięcie nawet przy międzygazie, to szarpnięcie motocykla w prawo. Tutaj na tej koniczynce, no teraz mam 40 km na godzinę. Ja tutaj normalnie do 50, tak jak znaki wskazują, jeżdżę. Bez problemu. No przy dodaniu gazu to on nawet kierownicą szarpnie. Na kierownicy czuć. Mówią, że to jest coś, co się polubi, albo coś, co się znienawidzi. Jeśli się polubi, no to jest się już kupionym. Nieprzyzwyczajony jestem do takich wibracji. Delikatne ruszanie z wolnych obrotów. Niskie są te wolne obroty, 1250. Ale bardzo ciekawe doświadczenie. Co ciekawe, tutaj obie tarcze hamulcowe, przednia 320 mm, tylna 260, wykonane są ze stali nierdzewnej. Bieg neutralny dopiero wskazywany jest w momencie, kiedy puszczam sprzęgło. Kiedy mam wysprzęglone i go nie puszczę, to on nie pokazuje mi neutralnego. Ale sam dźwięk jest bardzo przyjemny. Skrzynia biegów. O, teraz wskazał. Czyżby dokładniej? Average fuel 5 litrów. Nie wymaga praktycznie żadnej siły, żeby ruszyć z miejsca. Wolne obroty, tutaj czuć, że ma ten moment. Kanapa bardzo fajna. 4 litery mi leżą. Spoczywają na tym idealnie. Może się trzeba przyzwyczaić do tej skrzyni biegów, nic inaczej. Na początku było mi ciężko. No i znowu tu takie szarpnięcie, o. Tym motorem po prostu rusza. W tym momencie, jak ja dodaję gazu, to nim rusza w prawo.
Kanapa jest tutaj dość nisko, ponieważ tu jest 78 cm. To jest bardziej klasyczny motocykl, chociaż mówią o Cafe Racer. Natomiast V7 w wersji Stone, no to już jest bobber. To jest taki minimalistyczny wtedy motocykl, ponieważ my tutaj mamy zegary analogowe. O, dawno już nie jeździłem motocyklem z analogowymi zegarami. Bodaj był Yamaha YBR 125 Custom. To był ostatni motocykl, którym jeździłem z analogowymi zegarami. Osobiście preferuję właśnie takie linki ciekłokrystaliczne, już nowoczesne. Ten styl klasyczny podoba mi się, ale lubię mieć te nowinki gadżeciarskie. Pozycja za kierownicą jest jak na Nakedzie. Wygodna, wyprostowana. Ręce nie są tak wysoko jak na moim Rebelu. I dwójeczka. Cyk, dwójeczka, jak to mówią. I cyk, dwójeczka. Dosyć długie biegi tutaj są. 40. No to ja też tak zmieniam w frondzie. 35, 40 i trójeczka. To kliknięcie jest takie charakterystyczne. No właśnie, nie ma kliknięcia, jest stuknięcie. Jest nic, ciągniemy gdzieś tą dźwignię. No i czasem się odezwie ta skrzynia, że aha, jest ok, już zapięty bieg. Mam wskaźnik zapiętego biegu. No mi to osobiście pomaga. Jak się na nim jeździ? Powiedziałbym, że trudno. Trudno się jeździ. Standardowa trasa testowa, obwodnica Skawiny. Coś, co jeżdżę codziennie, więc jest mi najlepiej sprawdzić, jak sprzęt w porównaniu do tego, który na co dzień się poruszam, się sprawdza. Czwórka. A zużycie paliwa przynajmniej spada. Pięć, trzy. Słyszałem z różnych opowiadań użytkowników, że właśnie zużycie paliwa jest takie dosyć stałe, bo można powiedzieć, że jadąc bardziej dynamicznie, to ktoś mówił o 5,5 litrach, a przy ekodrivingu 5 litrów. No trudno powiedzieć po tych paru kilometrach, które przebyłem, no na chwilę obecną 5,2, więc nie sądzę, że jest do zejścia dużo poniżej 5 litrów. Aczkolwiek to se uwidzi. No bo to jest delikatna jazda, co tutaj jadę. Czwóreczka, 65. Taka przyjemna, lekka jazda. Wibracje. Przy redukcjach mocno szarpie.
przytrzymuje go, czyżby to ta bezwładność wału kardana. Tyk, jakby wziąć obudowę jakąś aluminiową i stuknąć w nią młoteczkiem. Tyk. To jest właśnie dźwięk zmiany biegów. Czwórka 60. Tak delikatnie taś, ale wibracje. Wibracje, wibruje kierownica. Czy to jest złe? Nie, bo to nie jest nieprzyjemne. To jest takie inne niż to, co jestem przyzwyczajony na co dzień. Motocykl jest nowy, ma 41 km przejechane miał w momencie, kiedy go odbierałem. Tak sobie jedziemy z dozwoloną prędkością 70 na godzinę. Przyjemnie. Fajna pozycja, zrelaksowana. On nie zachęca do tego, żeby przygiąć się gdzieś jak na ścigu zasuwać. Pewno potrafi, oj na pewno potrafi, bo te 73 Nm, 65 koni to jest spora wartość. Przecież to samochody klasy B. Są napędzane silnikami o takiej mocy. Trójka. Łagodniej z międzygazem. Ale przyjemnie chodzi. Przyjemna praca silnika, bardzo przyjemna. Mało poruszam manetką i on dużo wyrywa do przodu. Musi być międzygaz, inaczej troszeczkę go przytrzymuję. I wtedy bardzo ładny dźwięk jest przy schodzeniu z obrotów. Delikatnie się pochyla, tak lekko. Fajnie się pochyla. Przy przekroczeniu pewnej wartości obrotów, ponieważ motocykl jest na dotarciu, on miga tutaj na czerwono, to jest kwestia pewno ustawienia w oprogramowaniu, on miga tutaj na czerwono. Z międzygazem bardzo przyjemnie. I w takim momencie, kiedy się tutaj składam i w drugą stronę, on to robi bardzo delikatnie. Motocykl jest ciężki, 223 kg. Ładnie, delikatnie się składa. Przy 4500 obrotów ustawiony jest ten migacz, żeby go nie podkręcać. No to więc tak się też słucham tej ekonianki. I z międzygazem bardzo ładnie przy. Wiecie co? Im dłużej jeżdżę, tym lepiej. Może to jest kwestia tego, że silnik był zimny i on tak ciężko wchodziły te biegi.
Ona teraz tyka zupełnie. O. Zupełnie przyzwoicie. Zupełnie przyzwoicie teraz biegi wchodzą. Na 100% silnik złapał już temperaturę roboczą. Skrzynia korbowa się zagrzała, skrzynia biegów. Olej. No 90 to w Hondzie już szóstkę kładę bez problemu. On tutaj 3000 obrotów, on wibruje. Potem troszkę inaczej będzie chodził po dotarciu, podejrzewam. Mój tak troszkę inaczej się zachowuje teraz, mniej tak szorstko, więc może to być trochę kwestia dotarcia. Osobiście bardziej odpowiada mi wersja Stone pod względem tych liczników, LED-owej lampy z przodu. No i nie lubię przede wszystkim szprych, ale ten motocykl bardzo klasycznie, fajnie wygląda. Ładnie ciągnie z dołu. Gwiżdżę sobie i ładnie ciągnie. I bardzo delikatnie się składa, lekko. Chce się składać w zakręt, potrafi. Wygląda mi, jakby było tak dobrze wyważone. Ja na Hondzie muszę się mocniej przechylać, balansować ciałem, żeby na rondach te 30, na tych rondach 30 na godzinę przejechać. Kwestia przyzwyczajenia. Międzygaz bardzo pomaga w redukcjach. Pięknie pracuje. O, jak ładnie pracuje. Pięknie ten silniczek pracuje. O, wspaniale. Tutaj te wystające dwa cylindry z boku. Od razu przypominają mi o regulacjach zaworowych i wydaje mi się, że co wprawniejsi będą mogli bez problemu zrobić to samodzielnie. Konstruktorzy przynajmniej nie udziwniali tego jakimiś specjalnymi śrubami. Widzę, zwyczajnie tam chyba jest piątka imbus. No i mamy zużycie paliwa 4,1, a jednak. To kliknięcie jest teraz delikatne, trochę się przyzwyczaiłem, ale nie muszę faktycznie tak mocno ciągnąć dźwigni zmiany biegów. Jaki dystans mam przejechany? Dwadzieścia kilometrów przebyłem. Średnie zużycie paliwa 4 litry. No proszę. No ale to jest de facto eco-driving. Ma urok. Tutaj ten widok, który ma kierowca przed sobą. Chromowane lusterka, te zegary. Ma to swój urok.